Mamy za zadanie uprościć wyrażenie 7x odjąć 10 do kwadratu. Co to znaczy uprościć? No to prawdopodobnie w tym wypadku autorom zadania chodzi o to, żeby wymnożyć, czyli napisać to w takiej postaci, gdzie nie będzie już tego nawiasu. No dobrze, no to żeby to dobrze zrobić, to trzeba przede wszystkim rozumieć, co to znaczy podnieść takie wyrażenie do kwadratu. No do kwadratu to znaczy, że po prostu mnożymy 7x minus 10 przez to samo, przez 7x minus 10. Podkreślam to dlatego, że to nie jest to do kwadratu, dodać to do kwadratu, jak często zdarza się błędnie uczniom rozwiązywać takie zadania. No i tutaj możemy wykorzystać ten wzór, który w poprzednich filmach już wiele razy wyprowadzałem, na kwadrat sumy. Nie będę tutaj teraz drugi raz tego wyprowadzał, czy tam kolejny raz, bo już wiele razy to wyprowadzałem, tylko po prostu napiszę, że to jest a kwadrat dodać 2ab dodać b kwadrat. Jak ktoś chce zobaczyć wyprowadzenie, to zachęcam do obejrzenia tych poprzednich filmów. No a tutaj teraz skorzystamy z tego i obliczymy kwadrat tego wyrażenia. Czyli piszę 7x, no i teraz tutaj mam sumę, więc napiszę to w takiej postaci, żeby z tego skorzystać. Dodać minus 10, no i całość jest do kwadratu. Tak napisałem, żeby skorzystać z tego wzoru. Tutaj mam sumę, więc muszę też mieć sumę. No jeżeli tu mam ujemną liczbę, to mogę napisać, że zawsze to jest dodać minus 10. I w tym wypadku minus 10 to jest moje b, a 7x to jest moje a. Czyli teraz stosuję ten wzór, no i dostaję 7x do kwadratu, dodać 2 razy moje a, czyli 7x, razy b, czyli razy minus 10 i dodać minus 10 do kwadratu. No i teraz wymnażam. 7x do kwadratu to jest 7 razy 7 to jest 49, x razy x to jest x kwadrat. Tutaj mam 2 razy 7 razy minus 10 to jest minus 140 i jeszcze razy x. No i minus 10 do kwadratu to jest plus 100, dlatego że minus razy minus da nam plus. No i to jest wynik. Dostałem wynik, korzystając z tego wzoru. Czasami niektórzy uczą się też wzoru na różnicę, no więc przy okazji to teraz tutaj wyprowadzę, bo może komuś to jakoś lepiej przemówi do wyobraźni. No to jest tak samo łatwo wyprowadzić jak tamten wzór, ponieważ tego nie było w poprzednich filmach, to teraz to wyprowadzę szybko. Czyli muszę pomnożyć a minus b przez a minus b. Zobaczymy, że tą metodą też można to zadanie rozwiązać. A przy okazji ten ogólny wzór sobie wyprowadzimy. No i teraz mnożę każdy wyraz jednego nawiasu przez każdy wyraz drugiego, czyli a razy a, no to będzie a do kwadratu. Później pomnożę a przez minus b, no to będzie minus a razy b. Dalej pomnożę minus b razy a, to jest minus ab. I wreszcie na koniec mam minus b razy minus b, to będzie dodać b do kwadratu, dlatego że jak mam minus razy minus, to nam daje plus. Czyli ostatecznie dostaję, że to jest a do kwadratu, odjąć, ten wyraz występuje dwa razy, czyli 2 razy a razy b, dodać b do kwadratu. No i oczywiście mogę teraz, korzystając z tego wzoru, tu jest jego początek, tu jest jego koniec, obliczyć, jakie jest rozwiązanie tego zadania, od którego tutaj zaczęliśmy, czyli biorę 7x odjąć 10 do kwadratu i stosuję wzór na kwadrat różnicy, tak jak tutaj mam napisane. No i tym razem 7x to jest moje a, czyli 7x do kwadratu, odjąć 2 razy ten pierwszy składnik, czyli razy 7x, razy to, co odejmuję, czyli razy 10. Stosuję teraz wzór na różnicę, czyli tym razem b jest po prostu równe 10. I dodać na końcu b do kwadratu, czyli dodać 10 do kwadratu. No to dostaję znowu 49x kwadrat minus 2 razy 7 razy 10 to jest 140 jeszcze razy x i dodać 100. Oczywiście wynik, który dostałem, musi być taki sam, no bo to jest niezależne od tego, jakim sposobem to rozwiązywałem, ale przy okazji wyprowadziliśmy sobie drugi wzór, analogiczny do tego wzoru, który był na początku, na kwadrat sumy, wyprowadziliśmy sobie wzór na kwadrat różnicy, że kwadrat różnicy to jest takie wyrażenie. No i warto teraz spojrzeć, czym one się różnią. One się różnią tylko w jednym miejscu, mianowicie kiedy tu jest plus, to tutaj są same plusy. Kiedy tutaj mamy minus, kiedy mamy różnicę,
to minus pojawia się przy tym mieszanym wyrazie. Minus 2a razy b. Natomiast przy b kwadrat jest znowu plus, tak samo jak był tutaj.